Cześć, witajcie. Obejrzałem kilka meczy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2001, zwane Euro 2020. Wyniki znamy, więc skupię się na aspekcie tak zwanej covidowej szopki w wydaniu UEFA podczas owych mistrzostw. Po pierwsze zwróćcie uwagę, że przed meczem kapitanowie drużyn witają się ze sobą i z sędziami, tak zwanymi żółwikami. Nigdy nie podają sobie jak niegdyś dłoni. Wiadomo, jest pandemia, na dłoni mogą być kropelki wirusa, można się zarazić. Ale co ciekawe, chwilę później, w trakcie meczu, owi kapitanowie i też pozostali zawodnicy, będąc spoceni, obejmują się na polu karnym, wchodzą w bliskie starcia, zderzają się głowami, chwytają przeciwników, plują na murawę, piją w przerwie w grze z tych samych butelek i tak dalej, i tak dalej. Czyli okazuje się, że w trakcie meczu już nie ma wirusa. Na boisku nie ma pandemii, nie można się zarazić. Ale co ciekawe, kiedy taki piłkarz schodzi z boiska po wysiłku, siada na ławkę obok swoich kolegów, zakłada maseczkę. Na ławce rezerwowych jest pandemia. Póki zawodnik biegał wcześniej na boisku przez kilkadziesiąt minut, wchodził w bliskie starcia z zawodnikami przeciwnej drużyny, mógł to robić bez maseczki, był bezpieczny. Natomiast na ławce rezerwowych własnej drużyny jest zagrożenie. Taki piłkarz musi po ostrym wysiłku dla własnego dobra założyć materiał na nos i na usta. Czy ktoś rozumie ten cyrk?